Drodzy widzowie telewizji Salwę, z okazji świąt wielkanocnych chciałem złożyć serdeczne życzenia. Życzenia, które w tym roku tak szczególnie odwołują się do tajemnicy miłosierdzia. Święta paschalne to wielki dar miłosierdzia Boga. Potwierdzenie, że otwarte jest to źródło miłości Boga dla każdego z nas. Że Bóg tym darem swojej miłości chce nas ubogacić, chce napełnić wszelkie tajemnice naszego życia i zachęcić nas do tego, abyśmy dzielili się tymi darami z innymi, byli świadkami zmartwychwstałego i miłosiernego Boga. Niech słowa świętego Jana Pawła II, który w jednym ze swoich listów napisał, że człowiek, kiedy rozpoczyna swą drogę ku nawróceniu, to już doświadcza obecności Boga w domu jego życia, będą dla nas źródłem wielkiego pokoju i wdzięczności za to, że uczestniczymy w tej bliskości Boga, że On napełnia dom naszego życia swoją miłością. Niech ten dom naszego życia przyniesie owoce tej miłości i zachęci nas, abyśmy dzielili się nimi z innymi.